tej strony Monika. Słuchajcie, dostałam paczuszkę od Marioli Krzyży i miałam rozpakować dopiero rano i nagrać ładnie filmik, dlatego że no wiecie, takie filmiki rozpakowywania są zawsze fajniejsze trochę. Natomiast stwierdziłam, że nie zasnę. Po prostu nie zasnę, dopóki jej nie rozpakuję. Jest godzina 23. Dopiero co wróciłam z pracy z popołudniówki. Jestem mega zmęczona, ale po prostu muszę. Muszę po prostu i tyle ją otworzyć. Można sobie już ją rozciąć. Przede wszystkim zobaczcie, jaki mam śliczny stempelek. Piękny po prostu. Zobaczcie. Absolutnie cudowny. Z tego, co pamiętam, kiedyś rozmawiałyśmy, miałam od Marioli dostać parę odbitek stempli. Właśnie tych primowych. Zobaczymy. Więc tak, po kolei kopertka. Wow, ten stempel też mi się podoba. I dostałam te stempelki, ojoj. No, wypakowywuj się. U, ale fajny papier. Ale to jest fajne, taka wizja, taka... Nie wiem, czy wy to zobaczycie, on jest taki... Z taką fakturką. No i właśnie ten stempelek z ojejku, z koperty. Mówiłam już, wyczycie, przepraszam was bardzo. Z koperty. Wow. Co mi na tych lalkach prymi zależało, dlatego, bo chciałam zobaczyć, jak się będzie je wyklejało papierem. Świetne są. O, ta też jest genialna. Bardzo mi się podobają właśnie te takie ala steampunkowe te. Super. Świetnie. Jeszcze coś w tej kopercie. Bo jeszcze coś w tej kopercie jest. Oj, serweteczki. A, takiego wzoru nie mam. Fajnie, dziękuję. I jeszcze coś takiego. Super. Wszystko, wszystko. Dobra. Teraz tu jest kolejna kopertka. Może ja to zrobię odwrotnie. Jeszcze tak kwiatki przesunę. Dzisiaj pół dnia robiłam kwiaty. O, bardzo nieudolne wytwory. Te są ładniejsze, bo wychodzą z gotowych płatków, ale jakoś nie umiem ich wycinać, nie wiem. To... Wow! To są papiery. Ale świetny brokat. Wiesz, nawet mam kawałek takiego papieru podobnego. Może dałoby się jakoś ładnie je skomponować. Świetny. Tutaj pasujące kropeczki. Kwiatuszki. Takie zygzaczki. Zielone z maleńkimi serduszkami. Widzicie, te serduszka są słodkie. Wow. One się tak fajnie błyszczą. Uła, ten to daje po oczach. Ale nawet mam na niego pomysła. Świetny jest. Dziękuję bardzo za papierki. Teraz tak, tu mamy. To chyba z czegoś spadło. Ale na pewno będzie do wykorzystania. Same to rebunią. Boże, ale te stempy są piękne. Ja, ale świetny spinacz, patrzcie. Z takie nawleczone na niteczkę cekinki i jeszcze tutaj taki kryształek. No świetna ozdoba, super. I teraz w środeczku wysypujemy. Może jak ty to pięknie popakowałaś. Co my tu mamy? No coś tu jeszcze siedzi się. Wow! O wow! O wow! No a właśnie mówiłam, że nie umiem płatku wycinać, nie? No, wszystko. Wszystko. Więc tak, mamy to też z takiego fajnego, grubego papieru, takiego... No to już jest gotowy. Z takiego grubego papieru kwiatuszki. O, płateczki, chyba też już będzie, tak, tutaj, o
jeszcze jeden taki żółty. Teraz tak, cała masa takich mniejszych, większych kwiatków już zrobionych. One są... Nie wiem, czy to jest ten sam papier? Tak wygląda, chociaż nie jestem pewna. Po prostu pokryty brokatem i przyklejony kryształek. Jest świetna ozdoba. Super pomysł. O. Teraz tak, kilka takich kwiatuszków. Mniejszych, większych. Wow, te są ciekawe. Widzicie? Troszeczkę się pogniótł, ale to nie problem. Papier zawsze można ładnie wyprostować. I ten jest taki fajny, bo nie wiem, czy widzicie, jak on się świetnie mieni. Super. A tutaj jeszcze jeden płatek. Widzę, że odpadł od niego. Ale to nic. To się zaraz przełoży jedno przez drugie. I będzie naprawione. Tutaj jeszcze tylko to potem rozegniemy. Świetny kwiat. Super. Akurat kwiatów właśnie mi teraz potrzeba. Czekam nam duże zamówienie. Ten też jest fajny. Ale on jest taki tektury ala zrobiony. Też widzę, że Mariola go robiła sama. Prawdopodobnie. To jest bardzo, bardzo sztywna. Wiecie co? Nawet blok techniczny jest cieńszy. To jest prawie, że tektura. Świetnie wygląda. Super. Będzie pasował mi do albumu Vintage, który teraz będziemy wszystkie robić. O, teraz tak, tutaj jeszcze te tak, brokatowe kwiatuszki. Takie fajne z, może jak to się nazywa, żywicy. I to są już podklejone. Tak, są już podklejone. Świetnie, fajnie się błyszczą. Też takie pokryte brokatem. Tak, jeszcze kwiatuszki. Tutaj takie kwiatuszek metalowy. Klamereczki. Jeszcze różeczki. Guziczki. O! Ale ten ma fajne. Nie wiem, czy to zobaczycie. On ma... O, tak żebyście to zobaczyli. Ale brzydki cień tu się obsiąga. To ten cień na dole to jest od telefonu, przykro mi bardzo, ale mówię, światło dzisiaj jest beznadziejne akurat w tym momencie. On ma taki... O, chyba ta złapała ostrość. Takie motylki wygrawerowane. Pierwszy raz taki guzik widzę. Jest absolutnie świetny. No i tutaj są... Wow, serduszka metalowe. I to muszę Wam powiedzieć, ciekawe serduszka metalowe. Ten jest taki Mrs. Przepraszam bardzo. Kłódka. I tutaj z napisem Love. Świetnie. Na pewno mi się przydadzą. No a te kwiatuszki brokatowe to są po prostu czaderskie. Świetny pomysł. Choćby na wykorzystanie jakichś skrawków. Ty masz chyba taki dziurkacze, co? To mi się tak wydaje, bo to już dziurkacze są kwiatuszki. No zobaczcie, jak one się świetnie błyszczą. Super. No. A co my tu jeszcze mamy? My tu jeszcze mamy... O! Kolejną. I spinacz też z takim koralikiem. I wstążeczką. O, i dodatki. Wiecie co, uwielbiam takie rzeczy. Oj, przepraszam. Uwielbiam takie rzeczy. Bo czasami jak nie mam pomysłu, jak coś wykończyć, to po prostu takie kawałki, takie elementy gotowe po prostu mi na pomoc przychodzą. Motylki. Tutaj mamy... Boże, świetne. I nawet wiem, gdzie je wykorzystam. Takie aniołeczki malutkie. O, proszę. Ten tutaj, to są ślubne chyba, nie? Tak patrzę. Tu jest niby kupidynek i dwa. No, ślubne, a tutaj obrączki wykuwa. Super. Ale świetne tagi. Tagi albo w ogóle ozdoby na kartkę. Tutaj tagi. Boże, jaki z bobasek. O,
Oj, do tego mam nawet dostałam ostatnio pasujący element, także świetnie będzie wyglądało jedno z drugim. Wózeczek. Jeszcze jeden bombas. I tutaj dwójka takich dzieciaczków. Super. Wiecie co? Tutaj jest coś jeszcze. O mój Boże. Patrzcie, jakie cudo. Jak opakowane. Boże, ale to jest super. Już samo opakowanie mi się podoba. Wow. O matko. Ojejku. Czekajcie, to wszystko, wszystko. Na samo dno wsadziłaś. No normalnie, na samo dno wsadziłaś. Jakie piękne. Boże, patrzcie, jaka piękna kartka. Tutaj papier i drugi taki z różami. Motylek pod spód wsadzony. Tutaj mamy sznureczek, trochę tagów. Kwiat na środku i piękna tutaj jest z pianki, tak, z tej pianki jest wycięty. I po tej stronie też jest motyl. No absolutnie cudna kartka. No zobaczcie, jaka jest piękna. Uj, otwiera się w ten sposób. Ojejku, urodzinowa! No to mój ostatni prezent urodzinowy w takim razie w tym roku. Pomyliłam się, nie ten Asi ryby nie był ostatni, ostatni jest od Marioli. Świetny. O, i tutaj scrap art. Scrap art Mariola. Super. Boże, jakie to jest piękne. Powiem Ci, Mariuszu, naprawdę, jak się usłyszałam dzisiaj... Oj, uciekaj, mucho. Rozwoniłam do męża w trakcie przerwy i powiedział mi, że przyszły trzy przesyłki, dwie z Chin i jedna, mówi, z Polski, od jakiejś tam dziewczyny. Jak usłyszałam od Ciebie, mówię, ojejku, ale fajnie, stempelki przyszły, ale naprawdę nie spodziewałam się, że zrobisz mi taką radochę z tym wszystkim. Boże, ale to cudo jest śliczne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Daj wszystkie moje prezenty od Mariolki, bo nie będę pokazywała ich jeszcze raz. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę zrobiłaś mi niesamowitą niespodziankę. No i cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego filmiku. Cześć, pa!